Szczęść Boże, czy mnie słychać? Tak, bardzo dobrze słychać, księdza. Dobrze, po pierwsze przepraszam, że nie będę w stanie uczestniczyć w całej konferencji, lecz jestem obecnie w Portugalii na służbowej wizycie, więc zapewne będę uczestniczył w części tego dnia. No i jeżeli też nie będę w stanie mówić przez 40 minut, to też dlatego, że słynę z tego, że mam krótkie kazanie oraz też dosyć treściwie prezentuję przedstawiane treści. No i ponadto zadany mi temat, on jest dosyć taki mało teoretyczny, trochę bardziej praktyczny, więc muszę czasami też wybierać, co mogę, a czego nie mogę powiedzieć z różnych względów. Po pierwsze dziękuję za zaproszenie do udziału w waszej konferencji naukowej. Jak już wstępnie zauważyłem, no temat nie jest łatwy do przedstawienia. Sądzę, że jest kilka względów, przez które ten temat nie jest łatwy. Po pierwsze, no jest to konferencja koła naukowego, więc sama forma mojego wystąpienia wymaga podejścia naukowego, tym samym dalekiego od plotek, domniemań, opinii, czy to moich, czy to moich przełożonych, czy innych współbraci. I muszę się skupić na prawnym charakterze tego zadanego mi właśnie zadania. Oczywiście jest, być może albo wy, albo ja i sam będziemy mówili o rzeczach bardziej praktycznych, konkretnych, jednak mam nadzieję, że nie będziemy za bardzo wgłębiać się w zagadnienia, które opierają się wyłącznie na zasłyszanych i niesprawdzalnych informacjach. Drugą trudnością przedstawieniu tematu, no jest stosunkowo duża niepewność co do treści samego dokumentu papieskiego motu proprio summorum pontificum. Niepewność co do treści tego dokumentu, który jest, trzeba to niestety powiedzieć, napisany fatalnym językiem prawniczym, jest spotęgowana tym, że brak jest do tego dokumentu jakichkolwiek innych instrukcji wykonawczych na przykład. Tym samym będę zmuszony do zastosowania metody, o której powiem wkrótce, która pozwoli mi na trochę może bardziej obiektywne i prawnicze omówienie wpływu tego dokumentu na działanie, na funkcjonowanie Instytutu Dobrego Pasterza. I tak więc biorąc pod uwagę zarówno konieczność naukowości i unikania plotek, ale z drugiej strony również język prawniczy daleki od doskonałości tego dokumentu, postanowiłem przygotować wystąpienie złożone z trzech części. W pierwszej części omówię zastosowaną przeze mnie metodę, gdyż według mnie jest ona kluczowa dla zrozumienia dwóch pozostałych części, których druga część mojego całego wystąpienia opisuje trochę funkcjonowanie Instytutu Dobrego Pasterza przed 16 lipca tego roku, zaś trzecia część, tak może najbardziej dogłębna, opisuje to, jak ten dokument wpływa na nasz Instytut. Po pierwsze, kilka uwag metodologicznych, więc pierwsza część mojego wystąpienia. Postanowiłem zastosować metodę dosyć klasyczną, mianowicie polegającą na tym, iż stosuję interpretację tekstów prawnych, która pozwala zachować spójność myśli prawodawcy. Co mam na myśli? Zakładamy, zwłaszcza w prawie kanonicznym, iż prawodawca, który w Kościele Najwyższym prawodawcą jest jeden, jest to papież, myśli w sposób spójny. Tym samym, jeżeli wprowadza jakieś nowe przepisy, które modyfikują pewne rzeczy, ale nic nie mówią na temat innych, to staramy się pogodzić te nowe przepisy z tymi starszymi, po to, aby uzyskać jeden blok prawny. A to wszystko wypływa może z tej klasycznej definicji prawa, rozumianego jako aktu rozumnego, porządkującego, który ma na celu dobro wspólne, jest promulgowany przez odpowiednią władzę kościelną. Tym samym, biorąc pod uwagę podstawową właściwość prawa, jak myślę, racjonalność, zakładam, że prawodawca, publikując motu proprio traditionis custodes, brał pod uwagę również inne teksty prawne, głównie kodeks prawa kanonicznego oraz prawa, które chciał znieść i publikując swój dokument, chciał działać w sposób spójny.
tym samym nie wprowadzać rozwiązań, które stawią nas w sytuacjach, w których nie wiadomo, które prawo jest stosowane. Gdyż należy co do zasady wykluczyć niespójność i nieracjonalność prawodawcy. Tym samym moim pierwszym kluczem interpretacyjnym motu proprio papieża Franciszka będzie chęć zachowania spójności tego dokumentu z całością prawa kanonicznego oraz z tradycją prawa kanonicznego i zasadami interpretacyjnymi prawa kanonicznego. Ważną rolę odgrywają tutaj ogólne zasady interpretacji prawa kanonicznego, podane chociażby w kanonach od 17 do 21 kodeksu prawa kanonicznego. Tym samym celem mojej interpretacji jest taka lektura motu proprio, która nie tylko postara się wskazać, jeżeli jest to możliwe, jest tak na razie, można tak powiedzieć, takie założenie badawcze wstępne, hipoteza, a nie teza. Chcę pokazać, że tradycja custodes nie tylko da się pogodzić z resztą dyspozycji kanonicznych, lecz także pokazać, jak możemy interpretować ten dokument, aby wykazać, że jego wprowadzenie na przykład nie powinno służyć ograniczeniu działalności tradycyjnych instytutów. Muszę się skupić na tradycyjnych instytutach, gdyż o to nie poproszono. Tym samym nie chodzi tutaj o obronę dokumentu, o to, że to jest wspaniały tekst, tylko na taki czekaliśmy. Chodzi o taką lekturę tekstu, która pozwoli nam, jeżeli jest to możliwe oczywiście, wyłuskać pewne dobre elementy oraz korzystać z pewnych luk i niedomówień po to, aby zastosować jedną z podstawowych zasad prawnych odiosa sunt restringenda favorabilia amplianda. Czyli rzeczy nienawistne należy interpretować ściśle, te, które są nadają jakieś przywileje prawa, należy interpretować szeroko. Zadanie, które sobie postawiłem, nie jest łatwe, lecz postaram się stawić mu czoła. Jest oczywiście czymś innym, i tutaj no niestety aspekt praktyczny, rzeczywistość wpływa na to, czy moje wystąpienie będzie, czy nie spójne, to jest to, na ile osoby, którym zostało powierzone wykonanie tej ustawy, będą w stanie ją stosować inteligentnie. No już widzieliśmy w wielu różnych krajach, jak bardzo radykalne są różnice między postępowaniem niektórych biskupów. Niektórzy, bodajże z Kostaryki, postanowili, nie wiadomo nawet na jakiejś podstawie prawnej, wykorzystać tradycyjny kustod, żeby usunąć nawet niektóre przepisy dotyczące mszy nowej, jak na przykład welon kielichowy. To też pokazuje, że no, nie znają nowej liturgii. Czy też biskupi amerykańscy, przynajmniej część z nich, która w sposób dosyć swobodny i szczodry stosuje prawo do dyspensowania od tych przepisów. Jednocześnie muszę tutaj podkreślić, że pomimo sprawowanych przeze mnie funkcji, dzięki którym otrzymałem zaproszenie na udział w waszej konferencji, występuję tutaj w imieniu własnym, jako bardziej ksiądz Mateusz Markiewicz. Przedstawię moje własne poglądy, moje interpretacje i angażuję siebie i to bardziej w dziedzinie, powiedzmy, naukowej. Tym samym nie zamierzam, jest możliwe, podejmować polemiki na temat słuszności, czy też nie, decyzji papieskich, zaś wszelka krytyka przepisu wynikać będzie raczej z ich samej treści niż konkretnego przełożenia się na sytuację naszego instytutu. No, zdaję sobie sprawę, że niektórzy z was mogą być zawiedzeni moją decyzją, aby pójść w tej optyce, lecz sądzę, że osoby, które są przywiązane do tradycyjnej liturgii, powinny również nauczyć się myślenia nie tylko w kategoriach polemicznych, czy też wojowniczych, wszędzie szukać tylko wroga, lecz starać się również na chłodno analizować pewne sytuacje po to, żeby lepiej przygotować plany, kroki dalszego działania ku dobrej sprawie. Bo jednak można działać na rzecz mszy tradycyjnej w wiele różnych sposobów i nie ma tylko jednego dobrego w postaci otwartej bomby atomowej wystrzelonej w kierunku Stolicy Apostolskiej. Czyli tak mogę się wyrazić. I wreszcie pozwolę sobie zakończyć tą pierwszą część poświęconą metodologii kilkoma uwagami na temat używanego przeze mnie słownictwa. Po pierwsze, jeżeli będę używał terminu motu proprio,
to przy braku jakiegokolwiek doprecyzowania będzie ono oznaczało traditionis custodes. Po drugie, z braku, tak mi się wydaje teraz, usankcjonowanej prawnie nazwy liturgii, która poprzednio była zwana nadzwyczajną formą rytu rzymskiego, będę używał określeń typu tradycyjna, antyczna, klasyczna i tym podobne. Jest już całkiem innym tematem to, czy określenie podział z poprzedniego motu proprio Summorum Pontificum o tym, że rzekomo są dwie formy tego samego rytu, odnosi się do rzeczywistości. I może tutaj jeszcze ostatnia uwaga metodologiczna dotycząca prawno-kanonicznych aspektów tego dokumentu. Prawo kanoniczne w teorii znacznie bardziej niż prawo świeckie stara się oddać rzeczywistość, a nie ją kreować. Tym samym to bardziej prawo ma się dostosować do rzeczywistości niż rzeczywistość do tego, co prawo chce wprowadzić, co też ogranicza w imię racjonalności prawa swobodę ustawodawcy. Teraz przechodzimy do drugiej części mojego wystąpienia. Funkcjonowanie Instytutu Dobrego Pasterza przed motu proprio traditionis custodes. Otóż przedstawienie wpływu motu proprio na funkcjonowanie naszego Instytutu nie może się odbyć bez przedstawienia tego, jak nasz Instytut funkcjonował przed 16 lipca. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły dotyczące powstawania Instytutu, ograniczę się do kilku podstawowych faktów, które również pozwolą mi na dokonanie interpretacji dokumentu papieskiego. Skupię się głównie na aspektach prawno-kanonicznych funkcjonowania naszego Instytutu. Otóż nasz Instytut został powołany 8 września 2006 roku przez papieską komisję Ecclesia Dei jako Stowarzyszenie Życia Apostolskiego na Prawie Papieskim. Tutaj pozwolę sobie już trochę zacząć dyskusję z poprzednim prelegentem. Nasz Instytut, mimo że może wpisać w tę klasyfikację petrystyczne, jednak powstał po 1988 roku. Nasze podejście co do kroku arcybiskupa Lefebvre z 30 czerwca 1988 roku dotyczących sakr biskupich bez pozwolenia papieskiego jest inne od petrystów. My jednak uważamy, że no bez tej akcji, bez tej liturgii święceń biskupich tradycyjna liturgia zapewne by się nie ostała. I warto tutaj już na marginesie dodam, że dzisiaj, w obecnych czasach, kiedy Stolica Apostolska nawiązuje porozumienie z komunistycznymi Chinami, warto jest przypomnieć, że ekskomunika za konsekrację biskupią bez mandatu papieskiego została wprowadzona właśnie z powodu patriotycznego kościoła chińskiego, który bez zgody Stolicy Apostolskiej święcił biskupów. Więc można sobie teraz zadać pytanie, na ile kościół po kilkudziesięciu latach od 1988 roku nie zastosuje wobec bractwa tej samej polityki, jaką stosuje wobec nielegalnie wyświęconych biskupów w Chinach. Lecz teraz wrócę do naszego tematu. Więc mamy tu podejście takie trochę bardziej ostre wobec reform prowadzonych w soborze i po soborze, co stanowi część naszego charyzmatu, tego jak my zostaliśmy uznani przez Kościół, tak samo jak też fakt, iż my odprawiamy wyłącznie według ksiąg tradycyjnych. My nie mamy nawet prawa według naszych statutów do odprawiania według nowych rytów. Co do funkcjonowania, podstawową zasadą prawną było to, iż w tym, co dotyczy duszpasterstwa i kultu Bożego publicznego, nasi członkowie muszą stosować się do tego, co zostało ustalone z biskupem miejsca. Tutaj można poczytać komentarze do kanonu 738. I tutaj zaznaczę, że współpraca z biskupami układała się do 16 lipca tego roku na wiele różnych sposobów. I nie każdy z tych sposobów wpisywał się w wolę najwyższego ustawodawcy kościelnego. Nie każdy z sposobów współpracy miał odpowiednie ramy kanoniczne, zwłaszcza w zakresie dotyczącym formalizowania obecności naszego Instytutu w danej diecezji poprzez udzielenie zgody na kanoniczne erygowanie domu w myśl kanonu 733. I tutaj zaznaczę, że no niestety z racji takich, a nie innych podejść biskupów bardzo często
Członkowie naszego Instytutu są de facto postawieni w sytuacji, że albo odpowiedzą pozytywnie na zaproszenie dotyczące objęcia duszpasterstwa i tym samym, bo biskup nie chce wyrazić zgody, nie będą mieszkać w domu kanoniczerygowanym, albo też ograniczymy się wyłącznie do domów kanoniczerygowanych, ale wtedy nie będziemy mogli się rozwijać. No i też zaznaczę, że te podejście prawno-kanoniczne biskupów, ta chęć formalizowania obecności naszego Instytutu zależy od kultury prawnej w danym duchowieństwie. I mogę powiedzieć, że już zauważyłem, bo też trochę podróżowałem z racji mojej funkcji, że nie, no, w całym Kościele katolickim panuje ta sama kultura prawna. Mogę na przykład zauważyć, że we Francji kultura prawna jest uboga, jeżeli wręcz nieistniejąca, gdyż Francja była jednym z tych wielu krajów, w którym po Soborze Watykańskim II uznano, że prawo kanoniczne jest do niczego niepotrzebne i każdy będzie robił, jak sobie uważa. Lecz drugim aspektem, który rozwinę wypowiedź funkcjonowania naszego Instytutu, była podległość pod papieską komisję Ecclesia Dei. Ponieważ jesteśmy Instytutem na prawie papieskim, naszą bezpośrednią władzą zwierzchnią musi być jakaś dykasteria kurii rzymskiej i aż do włączenia papieskiej komisji Ecclesia Dei do kongregacji doktryny wiary, była to komisja Ecclesia Dei, potem sama kongregacja. Można tutaj powiedzieć, że zadania tej komisji wobec Instytutu Życia Konsekrowanego i Stowarzyszenia Życia Apostolskiego były określone w sposób dość zdawkowy w reskrypcie z audiencji udzielonej 18 października 1988 roku ówczesnemu przełożonemu komisji Augustynowi kardynałowi Meyerowi. I to, co jest ciekawe, ten reskrypt z audiencji jest dosyć mało znany i on został opublikowany w Acta Apostolicae Sedis dopiero w roku 1990. Czyli można powiedzieć, że niemalże 2 lata po spotkaniu. I reskrypt z audiencji jest dosyć specyficzna forma prawna, ponieważ wynika to z woli udzielonej ustnie przez papieża w trakcie audiencji. Otóż papież nie jest zobowiązany do żadnego formalizmu w swoich uprawnieniach ustawodawczych i może również viva voce, jak to się mówi, żywym głosem udzielić pewnych uprawnień. No i też uprawnienia papieskiej komisji Ecclesia Dei, które nie zostały sprecyzowane w motu proprio Ecclesia Dei, zostały jej nadane ustnie przez świętego Jana Pawła II i w reskrypcie z audiencji, czyli w takiej notatce oficjalnej z audiencji, możemy znaleźć kilka kompetencji, jakie ta komisja otrzymała w dziedzinie Stowarzyszeń Życia Apostolskiego Instytutu Życia Konsekrowanego. Otóż pierwszą kompetencją było erygowanie tychże instytutów i stowarzyszeń. Jednocześnie upoważnienie to było uzależnione od uprzedniej konsultacji prefekta kongregacji do spraw tych instytutów. Tym samym pod rygorem nieważności według kanonu 127 paragraf 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, jeżeli tej konsultacji nie było, to erekcja taka była nieważna. Lecz jeżeli, powiedzmy, kongregacja dała zdanie negatywne, przewodniczący tejże komisji nie był zobligowany do pójścia za tym zdaniem. Skonsultował, otrzymał opinię taką, a nie inną, ale wymogi prawne zostały zastosowane i może dokonać aktu ze wszystkimi skutkami prawnymi, pomimo negatywnej opinii. I była druga kompetencja przyznana w tym reskrypcie z audiencji, w jednym zdaniu, mianowicie wykonywanie władzy Stolicy Apostolskiej wobec tychże instytutów i stowarzyszeń. Lecz nie zostało dookreślone na przykład, czy przez wykonywanie władzy Stolicy Apostolskiej rozumie się posiadanie tych samych kompetencji, obowiązków, co kompetentna kongregacja. Tu już jest całkiem inne pytanie na temat tego, jak należy interpretować rozszerzająco, zawężająco podzielone kompetencje w ten sposób. Tym samym przy braku jasnych rozwiązań prawnych dotyczących komisji jej uprawnienia były dosyć małe. I trzeba powiedzieć, że w
komisje, nie posiadając może nie tylko narzędzi prawnych, ale i woli własnej, nie za bardzo działała, żeby rozwijać tradycyjne zgromadzenie. Jeżeli już pojawiały się jakieś interwencje komisji, to prędzej na prośbę grup wiernych, lecz komisja nigdy raczej się nie wypowiadała w tym sensie, żeby zmuszać biskupów do przyjmowania tradycyjnych zgromadzeń. Gdyż jesteśmy jednak w systemie, gdzie się staramy wyrównać różnego rodzaju wpływy, biskup zawsze pozostaje panem i władcą w swojej diecezji, niezależnie od tego, co się mówi na temat synodalności na przykład. Tym samym również w myśl wyżej wspomnianego kanonu 738, biskup sam decyduje, czy chce, czy nie zaprosić jakieś zgromadzenie, nie tylko tradycyjne swojej diecezji. Więc na przykład, jeżeli jakiś biskup nie lubi jezuitów, to nie ma żadnego obowiązku przyjmowania jezuitów do swojej diecezji i tyle. Dopóki jest biskupem diecezjalnym, jego władza nie została ograniczona, nikt do tego nie może zmusić. No, chyba, że dostanie odpowiednie pismo. No i tym samym, czyli bardziej podsumuję, funkcjonowanie naszego instytutu było bardziej oparte na relacjach osobistych, znajomościach zarówno wiernych, jak i księży, niż na takim ścisłym stosowaniu przepisów prawa kanonicznego. Tym bardziej, że w wielu decyzjach biskupi najzwyczajniej w świecie nie chcieli stosować przepisów prawa kanonicznego. Kilku biskupów jest wręcz alergicznych na pisanie czegokolwiek. I to jest taka przypadłość niestety wielu członków francuskiego episkopatu. Im mniej piszą, tym lepiej, wszystko wolą udzielać ustnie, przynajmniej nie ma na to dowodu. I przechodzimy teraz do trzeciej części, mianowicie funkcjonowanie Instytutu Dobrego Pasterza po motu proprio traditionis custodes. I to jest dosyć ciężki orzech do zgryzienia, tym bardziej, jeżeli staramy się albo przyjąć jedną interpretację bardzo jednostronną, nieprzychylną, albo jeżeli uznajemy, że wszystko jest w porządku, nie ma się czego obawiać. Są dwie części w tej trzeciej części mojej wypowiedzi, z których pierwsza dotyczy, można powiedzieć, takiego problemu podstawowego traditionis custodes, która bezpośrednio wpływa na zgromadzenie tradycyjne, pomimo tego, iż o nich nie mówi. Otóż podstawowym problemem tego dokumentu jest ograniczenie w powstawaniu nowych grup wiernych, dla których jest sprawowana antyczna msza, polegające na tym, aby te nowe grupy nie powstawały, motu proprio artykuł 3, paragraf 6 oraz list towarzyszący, który de facto mówi, że te grupy mają zniknąć po prostu z czasem, żeby wszyscy mają iść na mszę Pawła VI. I to jest jednak podstawowy problem. Otóż dlaczego? Bo my jesteśmy Stowarzyszeniem Życia Apostolskiego i nasze istnienie, nasze funkcjonowanie ma rację bytu wyłącznie, jeżeli możemy wypełniać dzieła duszpasterskie dla konkretnych ludzi. My nie istniejemy sami dla siebie, jesteśmy na przykład jakimś klasztorem kontemplacyjnym, zamkniętym, jesteśmy eremitami, którzy się modlimy za murami dla uświęcenia świata, lecz działamy dla innych. Więc tym samym, jeżeli chcemy dalej istnieć, to musimy się rozwijać, co oznacza też, co zakłada też, że mamy się dla kogo rozwijać. Tym samym ten artykuł motu proprio powoduje w sposób taki dosyć prosty rozumowanie, brak nowych grup, brak rozwoju instytutów tradycyjnych. Jednakże pozwolę sobie tutaj już zauważyć, że zakaz powstawania nowych grup wiernych przywiązanych do tradycyjnej liturgii jest dyskusyjny, przynajmniej z dwóch względów i tutaj trzeba właśnie wyważyć, które prawo jest ważniejsze i też należy przyjąć, przynajmniej ja przyjmę taką zasadę, iż nie należy papieża uznawać za władcę absolutnego w Kościele. Papież również jest zobowiązany do szanowania niektórych praw, prawa naturalnego, prawa Bożego i niestety od wielu lat, przynajmniej od pontyfikatu Piusa XII, panuje zbytni kult papiestwa jako takiego. Niezależnie od tego, kto wykonuje tę władzę papieską, ksiądz się uznaje, że papież zawsze ma rację, papież podejmuje wyłącznie dobre decyzje,
Mam wrażenie na przykład, że wielu katolików nie rozumie, bo im się nie wytłumaczyło tego, na czym polega na przykład dogmat o nieomylności papieża. A nieomylność papieska jest używana bardzo rzadko. Nie jest używana przynajmniej od czasu Soboru Watykańskiego II, tyle że w imię ekumenizmu, żeby nie drażnić braci odłączonych używaniem prerogatywy, której oni nigdy w życiu nie zaakceptują. Otóż dlaczego zakaz powstawania nowych grup wiernych jest dyskusyjny? Otóż najwyższą normą prawa kanonicznego, ona jest wyrażona w ostatnim kanonie kodeksu prawa kanonicznego, jest salus animarum suprema lex. Zbawienie dusz najwyższym prawem. Czyli w hierarchii praw najważniejsze jest to, co służy zbawieniu ludzi. Tym samym, jeżeli dla pewnej grupy osób będzie ciężkie i może nawet w niektórych sytuacjach subiektywnie niemożliwe, osiągnięcie zbawienia bez tradycyjnych form liturgicznych, można sobie postawić pytanie, na ile to prawo konkretne tego motu proprio jest w stanie usunąć to prawo najwyższe. Można wręcz przyjąć takie założenie odgórne, że motu proprio nie ma prawa unieważnienia podstawowej zasady prawnej prawa kanonicznego, gdyż to na niej jest oparty cały system. Jeżeli chce się usunąć fundament z tego systemu, to cały system po prostu runie. Tym samym można powiedzieć, że już sama zasada zbawienia dusz najwyższym prawem może służyć do tego, aby w pewnych sytuacjach nie stosować się do motu proprio traditionis custodes. Drugim punktem, który podważa słuszność czy wręcz obowiązywalność artykułu motu proprio zakazującego tworzenia nowych grup wiernych, jest uznane przez Kościół i też promowane na przykład przez Sobór Watykański II, prawo wiernych do stowarzyszeń. I pozwolę sobie tutaj na zacytowanie kanonu 298, paragraf 1. W Kościele istnieją stowarzyszenia różniące się od Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, których wierni, czy to duchowni, czy świeccy, albo duchowni i świeccy razem, dążą wspólnym wysiłkiem do ożywiania doskonalszego życia, do rozwoju publicznego kultu lub popierania chrześcijańskiej doktryny, albo do podejmowania dzieł apostolatu, mianowicie poczynań związanych z ewangelizacją, wykonywania dzieł pobożności lub miłości, lub zmierzających do ożywienia duchem chrześcijańskim porządku doczesnego. I wierni mają dużą swobodę, jeżeli przeczytacie kanony dotyczące prawa o stowarzyszeniach w kodeksie prawa kanonicznego, to zobaczycie, że są stowarzyszenia, które mają aprobatę Kościoła, ale też się uznaje prawo wiernych do tego, aby działali w stowarzyszeniach, które nie mają aprobaty Kościoła. Jest to jedno z praw naturalnych, prawo do zrzeszania się i Kościół nie może zakazać wiernym zrzeszania się. Tym samym w imię prawa naturalnego wierni mają prawo organizować się sami w grupy, które w imię na przykład rozwoju publicznego kultu Bożego proszą o to, żeby kult Boży był rozwijany w takiej, a nie innej formie uznanej przez Kościół. Owszem, chodzi tutaj nie o dobrowolność, dowolność totalną działania, lecz o działanie według tego, co już Kościół zatwierdził. I ciężkim jest stwierdzenie, że liturgia, która była odprawiana przez setki lat, nie tylko od Soboru Trydenckiego, nie rozwija publicznego kultu Bożego. Więc można sobie powiedzieć, że jeżeli biskupi nie chcą tworzyć nowych grup wiernych, nic nie szkodzi, nic nie przeszkadza wiernym samym podejmowanie inicjatywy w imieniu prawa do stowarzyszeń uznanego przez Kościół, żeby się tworzyć samemu w te grupy. Tym samym one mogą dalej istnieć i mogą dalej iść za swoim celem. I tu jest jedno z podstawowych pytań. Na ile zwykły motu proprio bez jasnego usunięcia normy kanonu 298, paragraf 1, papież Franciszek mógł ograniczyć radykalnie prawo wiernych do stowarzyszeń? Sądzę, że nie mógł. Inaczej wymagałoby to korekcji, zmiany kanonu 298 i całej logiki prawa do stowarzyszeń. Ponadto wierni ci mają prawo do podejmowania dzieł apostolatu. Więc sądzę, że warto przypomnieć też to, że grupy tradycyjne są tymi grupami, które w sposób najbardziej ochoczy zrozumieli ten postulat, w którym
prosi się wiernych świeckich o działanie w Kościele, bo jeszcze w żadnej innej organizacji czy też zgrupowaniach w Kościele nie widziałem tylu zaangażowanych świeckich, co w ruchach tradycyjnych. Więc można powiedzieć, że zarówno pod względem wierności Sacrosanctum Concilium, jak i wierności powołaniu świeckich w Kościele, no to grupy tradycyjne przodują. Drugi punkt, motu proprio, traditionis custodes, który wpływa już imiennie na nasze instytuty, to przeniesienie kompetencji przełożeństwa z czwartej sekcji Kongregacji Doktryny Wiary na Kongregację do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Aby lepiej zrozumieć to przeniesienie kompetencji, pozwolę sobie najpierw przeczytać kanon 578, który ma zastosowanie do Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na podstawie kanonu 732. Otóż kanon 578 mówi to: wszyscy powinni wiernie zachowywać myśl i zamierzenia założycieli zatwierdzone przez kompetentną władzę kościelną dotyczące natury, celu, ducha i charakteru instytutu, jak również zdrowych jego tradycji, co stanowi dziedzictwo tegoż instytutu. I tutaj wchodzimy, koniec cytatu, w samo serce teologii powołania do albo życia konsekrowanego, albo do Stowarzyszenia Życia Apostolskiego. Otóż te instytuty, tym bardziej, że zostały zatwierdzone przez Rzym, gdyż nie jesteśmy jakimiś grupkami samozwańczymi, to więc możemy się oprzeć również na tym zatwierdzeniu rzymskim, zostały zatwierdzone z konkretnymi, precyzyjnie opisanymi charakterystykami. Na przykład karmelitanki, one są zamknięte w klauzurze i się modlą, nie wychodzą i tak dalej. Dominikanie mają ten charyzmat, powiedzmy, głoszenia Słowa Bożego, Franciszkanie powiedzmy pokuty i tak dalej. I Kościół poprzez zatwierdzanie zgromadzeń potwierdza również, iż wierni mogą do nich wstępować i jeżeli będą wiernie strzec konstytucji tych zgromadzeń, pójdą do nieba. I tutaj już Kościół angażuje swoją nieomylność w pewnym sensie. To jest kolejny temat na inne wystąpienie, mianowicie nieomylność Kościoła w zatwierdzaniu form życia. Jednak Kościół nie może zatwierdzać coś, co kogoś zaprowadzi do piekła. Tak to sobie powiedzmy. Więc jeżeli Kościół zatwierdził Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X na początku, Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra, Instytut Chrystusa Króla Najwyższego Kapłana, Instytut Boga Pasterza, to znaczy, że osoby, które wybierają te instytuty, które angażują całe swoje życie według tego, jak działają te instytuty, spełniają wolę Bożą i mogą się tym samym uświęcić. I każda próba zmiany tego, co stanowi serce tych zgromadzeń, nie tylko tradycyjnych, jest niewiernością wobec charyzmatu, które Kościół uznał za pochodzący od Ducha Świętego. Tym samym my możemy i zapewne będziemy się stosować do tego podstawowego rozumienia powołania. My, członkowie instytucji tradycyjnych, oddaliśmy nasze życie Bogu, Kościołowi, ale według tych konkretnych norm. Nikt na przykład nie może mnie zmusić do tego, żebym zamknął się i został jakimś kamedułem i stał się eremitą. Ja nie mam takiego powołania, się na to nie zgadzałem, więc papież nie ma prawa mi powiedzieć, że teraz do końca życia mam sobie siedzieć cicho, z nikim mieć kontaktu i do widzenia. Co innego, gdybym sam wstąpił do takiego klasztoru, w którym mam nie odzywać się do nikogo, siedzieć sobie cicho i spokojnie, to wtedy jest moje zaangażowanie uznane przez Kościół. Więc po pierwsze można sobie zadać pytanie, na ile chęć ograniczenia liturgii tradycyjnej nie jest pogwałceniem tej konieczności zachowania przez wszystkich. Jeżeli prawo mówi wszyscy, to znaczy też, że przez papieża. Więc papież też ma obowiązek zachowywania charyzmatów, charakterów danych instytutów. Papież nie ma prawa powiedzieć karmelitankom, żeby nie żyły w klauzurze, żeby chodziły i wykonywały dzieł duszpasterstwa. To nie jest ich powołanie. Co do przeniesienia kompetencji w dziedzinie właśnie troski o ten charyzmat, pozwolę sobie tutaj na omówienie dwóch artykułów jeszcze obowiązującej Konstytucji o Kurii Rzymskiej, Pastor Bonus. Otóż kongregacja ma opisane swoje zadania i są one opisane w sposób znacznie bardziej precyzyjny niż w preskrypcji z audiencji było opisane zadania Komisji Ecclesia Dei. No i pierwszym z zadań kongregacji
do spraw Instytutu Życia Konsekrowanego Stowarzyszenia Apostolskiego jest według artykułu 105 Pastor Bonus promowanie aktualności Stowarzyszenia Życia Apostolskiego. Czyli jest obowiązkiem Rzymu wspomaganie różnych Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, w tym by pokazać, że ich charyzmat jest ciągle aktualny, iż dalej można nim żyć. Już jest to jednak uznanie i kontynuacja uznania tego, iż dzieła te pochodzą z inspiracji Ducha Świętego. Drugim zadaniem, drugą kompetencją kongregacji, to jest Pastor Bonus, artykuł 107, jest troska, by instytuty te wzrastały i przynosiły owoce według myśli założycieli, wiernie idąc za własnym celem. I tutaj jesteśmy w dosyć wyraźnym konflikcie dwóch norm prawnych. Pierwsza, która zakazuje powstawania nowych grup i tym samym ogranicza de facto wzrost Stowarzyszenia Życia Apostolskiego. Z drugiej jest obowiązek nałożony na kurię rzymską, aby wspierać te instytuty, żeby mogły rosnąć. Tym samym, jeżeli chcemy zachować spójność norm prawnych, trzeba powiedzieć, że w obecnej sytuacji, nie jest to sytuacja łatwa dla kongregacji, choć wątpię, żeby się kongregacja tym przejmowała, kongregacja ma obowiązek prośby papieża o taką interpretację motu proprio, która pozwala na dalszy rozwój instytutów tradycyjnych. Wersją taką, powiedzmy, minimum, która by była w stanie pogodzić zarówno tę chęć ograniczania grup tradycjonalnych, ale która z drugiej strony pozwalałaby na dalszy rozwój grup tradycyjnych, no jest de facto stwierdzenie, że grupy te mogą powstawać, jeżeli są powierzone tradycyjnym instytutom. Ale to jest naprawdę taka wersja minimum. I też już dodam na marginesie, że naszym celem nie jest to, aby ograniczyć im mszę tradycyjną tylko dla naszych instytutów. My chcemy, żeby była ona dla wszystkich. Jest jeszcze jedna furtka prawna, która według mnie powinna być jak najszerzej stosowana przez biskupów. Jeżeli idziemy za tym, co papież Franciszek powiedział w różnych, czy to wywiadach, czy w audiencjach udzielonych biskupom francuskim w trakcie wizyty ad limina, to jednak konieczność stosowania prawa do dyspens od praw powszechnych, tak jak mówi o niej kanon 87, paragraf 1. Jako iż motu proprio zastrzegło konieczność konsultacji ze stolicą apostolską wyłącznie do przypadku księży wyświęconych po 16 lipca 2021 roku, którzy chcą prawie tradycyjną mszę, oznacza to, że w całej reszcie dokumentu biskup ma dowolność w stosowaniu. Tym samym może stwierdzić, że zbawienie dusz wymaga tego, aby w jego diecezji się nie stosowało przepisu o zakazie powstawania nowych grup, czy też o zakazie tworzenia nowych parafii personalnych. No i tutaj wiele zależy od tego, na ile biskupi będą inteligentni. Tym samym, jeżeli sobie pozwolimy na podsumowanie tego wszystkiego, co powiedziałem, no to po pierwsze należy zauważyć, że dokument jest bardzo nieprecyzyjny i tym samym pozwala na różnego rodzaju interpretacje, lecz sztuka interpretowania prawa kanonicznego powinna, jeżeli ktoś chce uczciwie interpretować przepisy, prowadzić do interpretacji bardziej przychylnej wobec mszy tradycyjnej. Po drugie, motu proprio traditionis custodes stawia prawodawcę w sytuacji, w której wprowadził do obiegu przepisy, których często się nie da pogodzić z innymi niezniesionymi przepisami kodeksu prawa kanonicznego oraz innymi ustawami. Po trzecie, jedynym rozwiązaniem, które pozwoli na zachowanie spójności, racjonalności prawodawcy oraz na poszanowanie integralności charyzmatów uznanych w Stowarzyszeniu Życia Apostolskiego i Stowarzyszeniu Konsekrowanego jest de facto konieczność szerokiego stosowania prawa do dyspensowania.